Siemaneczko, z tej strony Lolosiek, dziś będę, dziś będzie poradnik, jak uruchomić EU43, czyli E186, bo akurat tą maszyną, tą tutaj piękną maszyną, maszyna w maszynie, no i nie widziałam poradniku do odpalenia chyba, co to jest, z tymi to. Więc ja po prostu potem zrobić taki poranek, więc zaczynamy. Więc tak, na pewno musicie kliknąć no, kierunek jazdy. Na początku kierunek jazdy. Możecie tak w tył, w przód. Ale nie wiem, ale lepiej to robić R albo D. R to jest do tyłu, a D to jest do przodu. Taki jest pomocnik tutaj, jak chcecie go mieć, to musicie kliknąć F1. Scenariusz też F3, a kroska to jest F2. O, taki poradnik. Więc no, mamy już przód i teraz musimy odpalić baterię. Jest to J. Uruchomiło się, zapaliły się SHP. Możemy albo skasować spacją, albo tym guzikiem. Teraz musimy podnieść pantograf. I z pantografem jest właśnie najgorszy problem, bo z pantografem jest tak. Poczekajcie, bo tutaj kabel od mikrofonu. Z pantografem jest tak, że jakby ja zawsze wykonuję dwie sekwencje. Bardzo klikam O i P. P to jest przedni, a O to jest tylni. Kliknę sobie dwa. I żeby teraz podnieść, trzeba kliknąć to. Shift Ctrl O. Czyli musicie kliknąć Shift Ctrl O. Ale mi tak się nie podniosło. Więc po prostu możecie tutaj kliknąć. A jeśli chodzi z pantografami, to chyba możecie tylko kliknąć O i P. Czyli kliknąć O i P i podnoszą się wam. I teraz tak. Tych drugich pantografów nie wiem, jakie ponieść. Nawet nie wiem, czy da się je ponieść. Tak, żeby wyglądały. Ogólnie ta lokomotywa jest... O, zaraz nie powiem, taki śmieszna rzecz. I zgaść te światełka. A to się tu zgasić światło? To pociągnie się do zgasić światło. Aha. Okej. Okay. Teraz tak, musimy włącznik szybki, czyli M albo tutaj, nie, to nie jest to, M albo tutaj klikniecie, M albo tutaj macie kliknąć, o tutaj i klikacie. Teraz jest ten najtrudniejszy moment, zlizować sprężynowy hamulec podstawowy. Ja nie wiedziałam nigdy, jak to zrobić, wreszcie się dowiedziałem, jak. Tutaj jest taki panel i tu jest to, hamulec sprężynowy i klikacie. Przytrzymujecie to kilka sekund, musicie to właśnie przytrzymać kilka sekund, nawet więcej niż kilka sekund, nawet kilkadziesiąt czasami, bo to właśnie tak się długo podnosi. O. Nie, poczekajcie. Nie, nie. Może musicie kliknąć kropkę. I... Dobra, teraz możemy. Nie, nie musicie kliknąć kropki, możecie to zrobić zawsze. HBL. Albo to jest tak, że to dopiero możesz zrobić, kiedy masz 400 tego? Nie wiem. Ale chodzi o to, żeby tego tutaj kliknąć. Dobra. Chyba dopiero kiedy się trochę tego... czyli nie. O, dobra. Jest. Jak tutaj nie ma nic się wyświetla, możecie jechać jazdy. Czyli tak, klikacie na klawiaturze numerycznej. Szóstkę. Szósteczkę. Tutaj na dodatkowym albo siódemeczkę, żeby zwolnić, albo jedyneczkę, żeby zahamować. Albo po prostu to robić myszką. Okej. Możemy teraz sprawdzić, ile mamy ciśnienia w hamulce. Takie 0,0. Możemy tutaj zobaczyć na pomocniku. Możemy ruszyć. Okej. Teraz tak, pociąg działa tak, że... czekajcie. Że jak będziemy mieć szóstkę, o, to będą dodawać moc. Jak jedziemy mieć piątkę, to teraz o tym mówię. Tego. A jak będziemy mieć czwóreczkę, to nam minusuje. Więc... Cześć, kosujemy czuwak, bo będzie się zapalał. O, jedzę, za szybko jadę już. Dobra, jedziecie przepisowo. Oczywiście jedziecie na, tylko na tylnym pantografie, więc jak nie przyspieszacie... Tego, a, bo lampę nie zapaliłem z tyłu. Czekaj, to szybko zapalimy. Nie, to. Dobra, jedziemy. Możecie odpalić ten pomad, jest taki tutaj i on działa tak, że...
Odpalmy sobie takie 140, bo sobie, czemu nie? Nie ma takiego ograniczenia, ale okej. Będzie. I chciałam powiedzieć, i mówiłem, że powiem wam ciekawostkę tej lokomotywy. To jest lokomotywa, która jest jakby lokomotywą, którą da się kupić jako zabawkową. O co chodzi? Bo jakby, no wiecie, jak ktoś zna markę Pico, to wie, o co chodzi. Takie lokomotywy sobie jeżdżą, wiecie, po makiecie. No i to jest jeden z najnowszych lokomotyw, jeśli chodzi o Pico właśnie. No, jest ładna, ale nie najładniejsza. Czemu ja mam? Tego mi się, ale mi się za bardzo nie podoba. Może komuś się podoba bardzo, ale mi tak nie za bardzo. Wolę jakieś takie właśnie, nie wiem, EP07, SM-ki, Stonki. O kurde, ile my już idziemy? O, 230! O Boże, może pobijemy rekord! Ja to mam ten rekord, nie wiem. Może nie zagrywać, trzeba sprawdzić. Oczywiście będzie serwer Discorda w linku w opisie, więc polecam wbijać. O kurde, ale go odbierze. Ale zasuwa. Ile jedzie? Ile już jedzie? Zasuwa ostro, no. Widzę, że przewozy regionalne są najszybsze. Kurde, no, jakby tak jeździły pod cent. Ogólnie, nie wiem, a to nie sobie robiłem quiz o właśnie tych pociągach. I jakby tego. I tam było, jaki tabor, czy to coś innego, nie ma dostępu do centralnej magistrali. Nie. Nie ma dostępu do Warszawy Centralnej. I tam była odpowiedź: PKP Intercity, Mazowieckie i przewozy regionalne. I ja miałam mindfucka. Co nie może jeździć na plenarnej magistrali kolejowej? No i okazało się, że przewozy regionalne nie mogą wjeżdżać na tego. Nie mogą tam po prostu chyba jeździć. Nie wiem, dziwne to jest, ale jakby tak właśnie sobie jeździły pociągi. Jezu, no trochę jadę. Kurde, czekaj, bo cały czas przyspieszam. Wiesz, włącznik mnie wywaliło, to jest ciekawe. Pantokracą chodzi po prostu. No kurde, może dobijemy 260. Dawaj 260. No dawaj. Dawaj, kurde. Przyspieszę tak, o 259. Kurde, już się kończy trasa, już się kończy trasa. O kurde. 260. Dawaj, dobijesz to 260. Musisz dobić. Nie, yeah, mam 260 na liczniku. Ogólnie kiedyś wzięłam, mało się wykoleiłem. No dobra, to już przez to hamowanie. No, trójką się. Oczywiście musi być wcisnąć ten numer liczny. Oczywiście to się na trójkę to zwiększenie, dziewiątka to zmniejszanie. No, tylko ja mówiłem, więc to było na tyle tego odcinka. Pierwszy taki odcinek poradnikowy i pobity rekord. Nie wiem, jaki jest rekord w tym jechaniu, ale słyszałam to kiedyś w komentarzu, że ktoś jechał 70 jakąś lokomotywą. No będą to takie filmiki, jak pobijanie rekordu jakimś lokomotywą i może kolejna lokomotywa to będzie EP09 albo 8. Nie wiem, ale ja się już sobie kończę. Fajny był filmik. Więc do widzenia i pa, pa. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, lajka w górę i jeszcze o Discordzie. W linku macie w opisie. Pa, pa.